Witam, witam. Czas na drugi dzień turnieju. Miałem dzisiaj też nagrać filmik z przełamań, natomiast przełamania będą musiały zaczekać, bo dzisiaj się nie wyrobię. A nałożyła się też wojna trzech królestw, więc trzeba to nagrać i przede wszystkim zagrać. No ale mamy dzisiaj turniej, drugi dzień. Pierwszy dzień poszedł całkiem sprawnie, bym powiedział. W obronach na resecie niestety byłem w B o jedną wygraną od A. Później weszła całkiem dobra seria. Teraz widzę, że weszła porażka. Ciekawy skład. Więc w tym momencie jest 61,5%. Znowu jedna porażka i to będzie B. Jedna wygrana będzie mocniejsze A. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cały dzień nie otworzyłem skrzynki, dlatego mogę zagrać wcześniej. Nie, nie mogę wcześniej, jest już normalna godzina. No dobra, zobaczmy, kto pierwszy. Ok. Bastet. Wcale nie będzie tak kolorowo. Jest Miki, więc wyciszenie. Ja nie mogę go wyciszyć. Przydałaby się dezaktywacja na pieska albo blokowanie podbić. Mam niby zielone, ale problemem tu może być kot. Więc chyba chciałbym zabrać trzy królestwa. Dobra, jednym żółtym najwyżej przyjmę obrażenia, natomiast cało wchodzi dla pełnego bonusu trzech królestw. A w teorii mógłbym wyjąć Evelyn i dać kolejnych pomocników. Problemem może być wyciszenie, ale Mikiego też mogę blokować Malosim. Pytanie, czy wejdą mi odpowiednio klocki. Jest prawie. Bo potrzebuję 6 żółtych, żeby zablokować uniki. Fioletowe mi się składają. Dobra. Zróbmy tak. Ok, sporo zielonych. I teraz mogę iść po zielone, natomiast z zielonymi będę musiał bić przez kontrę. Ale chyba mimo wszystko to zrobię. Mógłbym jeszcze tu szukać żółtego. Odchodzi niebieski, żółty. Tak, żółty może podejść. Dobra, spróbujmy jeszcze jedną rundę poszukać żółtego. Jest żółty, ale w taki sposób, że Bastet i tak się odpali. Więc wolę pójść po zielone i włączyć kontrę. Tylko za chwilę to będzie bardzo bolało. Dobra, zobaczmy. Tu poszły klocki. Czy ja chcę przez Goseka bić? Goseka, Goska. Nie, uderzę tutaj. Zobaczmy w ogóle. Nie, no muszę tędy i złożyć zielone z niebieskimi. A później będę miał żółte. Zobaczmy, czy wejdzie dezaktywacja. O, naprawdę? Okej. Okay. Ktoś zginął. Na szczęście nie mój. Dobra. Będzie bolało to, że on wrzuci kontrę, ale chyba schodzą. Tak, schodzą już uniki. Evelyn musi przeżyć. Git. Evelyn leci na samobuja. Ale więcej dezaktywacji nie będę potrzebował. Aj, będę! Przecież to jest kontra na wszystkich. Dobra, nie mogę użyć Liu Bei'a w takim razie. A na samobuja będę musiał użyć cało. Tylko teraz tak, oni mają zwiększonego kryta, to najpierw tak. Cało ich dezaktywuje, ale przy okazji zginie. Ale trudno. Pomocnicy jeszcze mnie utrzymają tutaj. Dobra, poszła dezaktywacja. Można uderzyć zielonym. I żółtym. Malosi gotowy, natomiast Elkanen zabije się na kontrze. Porobione. I walka numer 2. Okej, okay. Liu Bei. Przydałoby się niszczenie pomocników. Nie mam takiego. A mogę blokować pomocników. I coś takiego mam.
Ale to będzie problem. Dobra, weźmy tak. I weźmy. Gdzie ty jesteś? Mógłbym też blokować podbicia, ale pomocnicy są tu groźniejsi. Dobra, zablokuję w ten sposób. Zobaczymy, czy się uda. Okej. Mam żółte, tylko czy mogę złożyć 4, a później 3? Nie mogę, więc muszę iść po diament. Okej, jestem w stanie też złożyć niebieskie. I chyba muszę to zrobić i zagrać Skadi na samobuja. Mogę złożyć jedno zielone nic mi nie da. Żółty diament na pewno odpali Liu Beja, więc potrzebuję najpierw załadować Skadi. Ok. Czy trzy klocki odpalą Liu Beja? Ok, super. Tylko w tym momencie Skadi będzie już niepotrzebna. Ale zobaczmy, bo może kogoś nie trafią pomocnicy, a najważniejsze jest to, że mam zielone. Ok, będzie dwóch. Dobra, Skadi się nie zabije. Dam kumulację i mam zielone. Pytanie, w kogo pęgi? No akurat tam, gdzie bym nie chciał. No dobra, klocki zielone mam przez bastet. Mogę odpalać tak na dobrą sprawę też żółte. Ale okej, okay, wybijmy tą stronę dwoma pierwszymi specami. Ach, musiał przeżyć. Czy potrzebuję na pusto tych klocków? Sobek jeszcze nie dostał od pszczółki. Czyli on dostanie pomocnika. Czy chce na pusto, czy nie chce na pusto? A Bastet będzie biła? Nie będzie biła, dobra. Tak, zróbmy. Są żółte na pusto dla Kwazira znowu. To był jednak lepszy ruch. I zielone na pusto ładują wygrywające specy. Porobione. I walka numer 3. Ok. Znowu pomocnicy, czyli tu może być Skadi. Natomiast drużyna dosyć ofensywna i tu chyba bym chciał zabrać karę. Kulerwo też nie byłby złym pomysłem. Ważne, że tak naprawdę, żeby sopka blokować. Ok. To powinno zadziałać. Matka nie jest tu w ogóle groźna. Więc w teorii dobrze by było wybić lewą stronę. Lewą. Prawą oczywiście. Tą drugą lewą. No dobra. Trucizna będzie denerwująca. Ale okej. Okay, lecimy. Oczywiście musi być dużo fioletów, żeby trucizna była groźniejsza. Ale mam dwa niebieskie i jedno zielone. Więc zróbmy na razie tak. Ok. Szkoda, że uciekł niebieski. Ale dobra, zróbmy trochę zamieszania. Ile mam żółtych teraz? W teorii mam ciekawy ruch przez Horusa. Natomiast z drugiej strony wolałbym spróbować wpuścić niebieski. Dobra, zróbmy to tak. Horus pewnie uderzy przez to. Ok, oczywiście niebieskiego nie ma. Kara też nie będzie gotowa i teraz powinienem ściągać fiolety. I zobaczmy, czy wejdzie niebieski. Oczywiście nie. Mam zielony, co prawda.
I teraz pytanie, czy iść po karę? Kara już długo nie postoi. Dobra, zróbmy tak. Zielone nie uciekną. Okej, okay, niebieskie. O, Jesus, no zginę od trucizny. Czerwone, zrobić kaskadę. Albo jeszcze inaczej. Ile trucizny dostajesz? 121 naturę. No i to jest ryzykownie, bo pójdą 3 ciosy. Jest szansa, że puszczę klocki w sopka. Żółte. Jeżeli kara zginie, zanim on uderzy, to jest po mnie. W Bastet mi się nie opłaca, bo nie mam dezaktywacji. Mogę nałożyć kumulację i to ich trochę spowolni. Ale tak czy siak, dobra, ta Franca uderzy drugi raz. Dobra, z kaskadą czy bez kaskady? To jest dobre pytanie. Dobra, z kaskadą. Czy Skadi to przeżyje w takim razie? Ach. No dobra, tu będzie śmierć od trucizny. Mam zielone, ale one będą o rundę za późno. I skończy się na tym, że zdejmę tylko jednego bohatera. Masakra, co? Plan był dobry. Myślę, czy jest szansa zdjąć dwóch. Nie ma opcji. Oni dostaną po swoim uderzeniu, a nie po moim. No trudno. Oczywiście. Musiał wejść ten jeden strzał dodatkowy. Porażka z wydawałoby się banalną drużyną. I walka numer 4. Też ciekawie, wykradanie many. Kara mogłaby pomóc, ale chyba wrócę do Kwazira. A tylko czy chcę zostawić Skadi w takim razie? Chyba nie. I zagram to inaczej. Ale co, dwa żółte? Trochę bez sensu. To bardziej mi się opłaca wziąć fiolet. Albo zostawić Skadi. No, jak to mi pewność siebie spadła po tej porażce, co? I w ten sposób. Nie mam nic na obniżenie obrony. Ranga w turnieju 20. No spoko. Ja przed chwilą przegrałem, chciałbym przypomnieć. Przydałoby się coś szybszego. No nic, dobra, lecimy w ten sposób. Fuck. O Boże, to było najgłupsze chyba, co zrobiłem w tym turnieju. Wziąłem Kwazira i Rejni. Mam zielony diament. Nie mam. Uciekam. Bo jeżeli złożę te fiolety, to niestety czerwone się składają i zielony ucieka mi na samą górę. Dlaczego jest bardzo złym pomysłem? Czekajcie, a może mam jednak. Nie mam, bo jeżeli zrobię najpierw te czerwone, to później składając fiolety robię od razu zielone. Dlaczego złym pomysłem jest branie Rejni i Kwazira? Bo Kwazir będzie nadpisywał truciznę Rejni. Dobra, zróbmy tak. Podejdzie czerwony w górę z zielonym. Ok, mamy fiolety. Niestety zrobię to przez naddachę. Ty masz co? Uniki z, nawet jako solowa? Nie masz jako solowa. Dobra, to będzie trzeba szukać zielonych i zielone mam.
rękoma wie tak, w jaki sposób nie chciałbym ich składać. Bo będę tracił manę. Jeżeli w Liu Beja, nie, jeżeli ninja będzie miał niskie życie, to odpali od razu speca. Dobra, ale zróbmy tak. Zróbmy najpierw czerwony. Ok, jeszcze nie odpala speca w tej rundzie, czyli uda mi się załadować zielone. I mogę je ładować na dwa sposoby. Chcę uniknąć niepotrzebnej kaskady. Dobra, zrobię tak. Jednak wchodzi spec. Dobra, ale mam na pusto, więc jest ok. I teraz tamta strona prawie ginie. Maat użyła już speca, więc ta strona jest groźniejsza. Liu Bei też zginie. Ok, i nie mogę użyć kwazira, bo zdejmę z niej truciznę. Ok, i teraz mogę już użyć i dobić. Porobione. I ostatnia walka. Ok, nudy. Ciągle to samo, a tu jeszcze jest Jove. No i świnia oczywiście wyciszająca. W teorii ta sama drużyna mogłaby być dobra, tylko ta świnia jest bardzo szybka. A ile mogę bazować na farcie z kwazirem? Ursena mogłaby być dobra, ale Jove może przebijać. No dobra, trudno, zagram tak samo. Okej, prawie dobrze. Mam zielony diament. A, już nie mam. A, jednak mam. Ale nie chcę tego diamentu. Bo będę musiał go odpalić. Spróbuję odpalić zielone, zanim załaduje się Liu Bei. Dobra, wygląda na to, że tu nie będzie kaskady. O, dobrze, że go zdejmie. Tylko co dalej, bo to mi trochę komplikuje sytuację. Świniak zablokuje mi regenerację. Alaska będzie mi ścinała manę. Natomiast jedyne klocki, jakie mam, to są przez Jove. Więc tak na dobrą sprawę, to muszę puszczać tutaj klocki. W sensie tu muszę zdjąć. Oby mi starczyło. Aha. Uf. Dobra, zielone na pusto będą. Chwilę nie będę mógł regenerować many, ale zobaczymy, kto będzie zablokowany. Ok. Fiolety mogę sobie wystawić. No ok, no to w tym momencie to już kończymy. Porobione. Masakra, że przegrałem z tamtą drużyną. Jesus. Ale ok, możliwe, że zrobiłem jakiś błąd, będę musiał to obejrzeć. Jest 1%, ale niestety trochę spadłem. Także dajcie znać, jak wam idzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.